wczoraj z córką układaliśmy dokładnie te klocki i muszę powiedzieć, że pomogły mi w przygotowaniu tego rozważania. Kiedy przeczytałem ten tekst wyznaczony na dzisiaj, tekst o Jeremiaszu, to muszę powiedzieć, że trochę pobladłem, dlatego że tutaj jakby widać, że prorok przeżywa rozterki, a można by powiedzieć, że chyba popadł w taką depresję w swoim powołaniu. Żeby trochę przypomnieć dzieje prorockie proroka Jeremiasza, trzeba by było zerknąć do pierwszego rozdziału, gdzie Jeremiasz zostaje powołany przez Pana Boga. Pamiętacie, co mówił Jeremiasz? Haha, właśnie, oto jestem jeszcze młody, nie umiem mówić i tak dalej. I Pan Bóg w zasadzie przekonuje go tak troszeczkę na siłę, żeby zgodził się być prorokiem. Dostaje wsparcie, idzie, rusza i myśli sobie, że wszystko będzie chyba układać się tak jak w jakimś takim fajnym scenariuszu filmu, który cały czas nie tylko kończy się happy endem, ale cały czas jest pięknie i ładnie. Ma prorokować Izraelowi, ma zajmować się ludem, aż tu nagle okazuje się, że cały czas na jego drodze występują jakieś trudności. No i mamy w tym naszym rozdziale 20 ciekawą rzecz. Prorok Jeremiasz zostaje wychłostany i zakuty w dyby. I to jest taka chyba w tym jego powołaniu kropka nad i, czara goryczy się przelewa i mówi Panu Bogu coś takiego. Ja myślę, że on był naprawdę poważnie wkurzony i mówi: namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić, pochwyciłeś mnie i przemogłeś, a teraz stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. Macie kiedyś w swoim życiu macie takie chwile zwątpienia, kiedy jesteście źli na Pana Boga, że mieliście inny scenariusz, a teraz co innego się dzieje w waszym życiu? Jeżeli masz coś takiego, to teraz chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Możesz zrobić dwie rzeczy. Jeżeli jesteś wkurzony nawet na Pana Boga, porozmawiaj z Nim, powiedz Mu to, jak się z tym czujesz, że jest ci z tym źle. Może nawet będziesz chciał to wykrzyczeć. Jeżeli tego nie zrobisz, bo twierdzisz, że to nie wypada, no to będziesz to tłumił w sobie, będziesz cichy w tej swojej relacji, no i w zasadzie stracisz kontakt z Panem Bogiem. Wybór należy do ciebie, ja polecam troszeczkę pokłócić się i pozmagać, tak jak robił to Jeremiasz. Druga sprawa, kiedy chodzi o ten tekst, to chcę ci powiedzieć, że w naszym powołaniu, obojętnie kim jesteś, czy jesteś księdzem, czy jesteś jakimś duszpasterzem, czy jesteś po prostu zwykłym człowiekiem, który głosi Chrystusa, przychodzą chwile zwątpienia, przychodzą chwile, kiedy tracisz cierpliwość. To jest trochę tak, jak przy tym układaniu tych klocków. Jest niby instrukcja, jesteś na stronie 19, widzisz jakieś nie wiadomo co to jest, ale pamiętaj, że Pan Bóg widzi całość. On widzi już ostateczny, końcowy obrazek, który wygląda tak. I takim naszym zadaniem jest to, by zaufać, że On widzi więcej. Kiedy patrzę na Jeremiasza, muszę powiedzieć, że Pan Bóg dotrzymał obietnic. Zachęcam do tego, żebyś przeczytał całą historię i wierzę głęboko w to, że jeśli będziesz wierny, może czasem pokłócisz się z Panem Bogiem, to On cię nie zostawi i będzie z tobą w twoim powołaniu aż do końca, bo On widzi więcej niż ty i ja. Wszystkiego dobrego.